Finisz turnieju w La Manze to też finisz przygotowań reprezentacji Polski do lat 17 przed eliminacjami Mistrzostw Europy. Sprawdzian był poważny, bo za rywali biało-czerwoni mieli Chorwację, która w pierwszej rundzie kwalifikacji wygrała wszystkie swoje mecze. Trener Marcin Dorna znów dokonał 5 zmian w wyjściowym składzie, ale tak naprawdę, jak sami Państwo zaraz zobaczą, to nie miało wielkiego znaczenia. W pierwszych 20 minutach Chorwaci grali, jakby nie wiedzieli, co w nich uderzyło. W grze Polaków było dużo jakości, organizacji, spójności i determinacji. Już w 5 minucie Jakub Kwiatkowski zmusił Mislava Zadro do pomyłki po tym strzale zza szesnastki. Kwiatkowski strzelił swojego debiutanckiego gola w reprezentacji Polski. Następną ładną akcję przeprowadził Damian Kołtański, który minął 2-3 przeciwników, wpadł w pole karne, jeszcze ściął do lewej nogi, ale jego strzał został zablokowany. Rywale rzadko opuszczali swoją połowę, a w 12 minucie przegrywali już 0-2. Trochę szczęścia przy rykoszecie po strzale Łęgowskiego i dużo mocy oraz precyzji przy tym strzale Fryderyka Gerbowskiego jest gol dla Polski. Co ciekawe, podobnie jak w przypadku Kwiatkowskiego, dla pomocnika Escoli to również pierwsze trafienie w barwach reprezentacji Polski. Chorwaci szukali odpowiedzi, ale ich próby nie były najgroźniejsze, gdy piłkarze Marcina Dorny byli znacznie skuteczniejsi, tak jak w tym przypadku, również w defensywie, blokując z dużą determinacją wszystkie próby. Nawet stałe fragmenty gry, nad którymi ćwiczyli biało-czerwoni w defensywie, nie przynosiły żadnego powodzenia reprezentacji Chorwacji. A to 20 minuta. Rzut z autu, Szymon Włodarczyk przestawia obrońcę i ze spokojem strzela na 3-0. Jeszcze raz spójrzmy na tę sytuację, jak poradził sobie w tym pojedynku napastnik Legii, który strzela swojego 3. gola w tym turnieju. Dopiero przy takim wyniku po raz pierwszy musiał interweniować Krzysztof Bąkowski, gdy Chorwaci wyszli z kontrą, lecz ich próba nie mogła zaskoczyć golkipera. Chorwaci, nawet gdy mieli stały fragment gry z bliskiej odległości, nie potrafili strzelić celnie i sprawdzić bramkarza. To nie był koniec popisów Polaków. W 39 minucie klasę pokazał świetny w tym meczu Mateusz Łęgowski, który odebrał piłkę na środku boiska, podprowadził ją, wyłożył świetnie do Szymona Włodarczyka, który nie mógł i po prostu się nie myli w takich sytuacjach. 4-0 dla Polski. Proszę spojrzeć, jak świetny ruch wykonał napastnik, ale też to podanie Łęgowskiego było dopieszczone idealnie. Jeszcze przed przerwą próbowali Chorwaci doprowadzić choćby do stanu 1-4, ale ich próby nie przynosiły efektu, bo nie odpuszczali im Polacy ani na moment, a gdy już mieli troszkę miejsca, to uderzali niecelnie. 4-0 do przerwy. Takiego przebiegu meczu nie mogli oczekiwać nawet najwięksi optymiści, ale to też pokaz potencjału drużyny trenera Marcina Dorny. W drugiej połowie, chociaż Chorwaci zmienili swoje nastawienie, wprowadzili nowych piłkarzy, to Jakuba Ojrzyńskiego sprawdzili dopiero w 58 minucie, gdy bramkarz Liverpoolu obronił strzał z rzutu wolnego. A kolejna akcja to szarża Kołtańskiego, który wpadł w pole karne, został zablokowany przez obrońcę, a gdy do odbitej piłki dopadał wraz z Fryderykiem Gerbowskim, to sfaulował pomocnika i sędzia nie miał wątpliwości, wskazując na rzut karny. Szansę na hat-tricka miał Włodarczyk, lecz Zadro zrehabilitował się za pierwszego gola i obronił ten strzał. Ostatnich 30 minut to duży spokój Polaków, nieliczne szanse Chorwatów, ale też kilka indywidualnych rajdów, choćby Patryka Kusztala, który starał się sprawdzić bocznego obrońcę, lecz nie potrafił odnaleźć Kacpra Sezonienki. Również w defensywie Polacy spisywali się bardzo dobrze. Tu interwencja Filipa Balcewicza
I kolejna akcja. Filip Wilak, wprowadzony również na końcówkę tego spotkania, zagrywał do napastnika, ale jego zamiar przeciął obrońca. W samej końcówce te próby Chorwatów były jeszcze bardziej nieśmiałe. Z góry skazane na niepowodzenie. I to Polacy cieszyli się z wysokiej wygranej w tym spotkaniu oraz ze zwycięstwa w całym turnieju. 4 gole strzelił Szymon Włodarczyk, a pozostałe trafienia były debiutanckimi dla Mariusza Fornalczyka, Kaspra Sezonienki, Jakuba Kwiatkowskiego i Fryderyka Gerbowskiego. Brawa dla piłkarzy i sztabu Marcina Dorny, a kibice mogą wyczekiwać kolejnych spotkań reprezentacji rocznika 2003, które już za nieco ponad 40 dni w ostatniej fazie eliminacji Mistrzostw Europy.